Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem w ramach statystyki matematycznej chciałam wam pokazać jak można znaleźć wartości krytyczne w rozkładzie chi kwadrat. Rozkład chi kwadrat jest wykorzystywany w wielu testach statystycznych. Różne rzeczy, że tak powiem, można zbadać, ale generalnie w każdym z przypadków testu chi kwadrat trzeba znaleźć wartość krytyczną, żeby się odnieść do statystyki, która została obliczona. Czy ona jest niska, czy jest wysoka, i co w związku z tym w naszym teście. W naszych tablicach papierowych, które tutaj Wam pokazuję, przykładowych, bo zawsze w którym podręczniku byście nie szukali albo jakie byś, byście mi nie mieli e, skany, e, mamy zawsze w za, e, zapisaną wartość stopni swobody. Ona jest tutaj, tak jak pokazuję, zapisana e, w pozycji wiersza. przyjmuje wartości od 1 aż w górę. Jak tutaj przyciągnę w tych konkretnych tablicach, są zapisane wartości dla maksymalnie 30 stopni swobody. E, tak, e, swobody i w kolumnach mamy zapisane poziomy istotności alfa. Czasem mamy je zapisane jako p, tym razem może być też i alfa, różnie to jest zapisane. A stopnie swobody mogą mieć oznakowanie r, v, s, df jako degree of freedom I różnie jest to zapisywane, ale Ważne jest to, że stopnie swobody lecą w wierszach, a poziom istotności jest zapisany w kolumnach. Gdy mamy znaleźć taką typową wartość krytyczną, w tablicach Hi kwadrat, to musimy wiedzieć, ile jest stopni swobody w danym teście określone, a ile jest e, poziomu istotności alfa, który musimy e, mieć po prostu spisany. E, czasem jest tak, że e, ten poziom istotności jest na przykładowym poziomie 5%, czyli 0,05. Jeżeli wiemy, że stopni, liczba stopni swobody wynosi 5, to szukamy wiersza oznakowanego numerem 5. I w prawo się przesuwając po kolei, szukamy takiej wartości, która ma kolumnę 0,05. I szukaną wartością w tym momencie jest 11,07. Ta wartość krytyczna będzie nam potrzebna do podjęcia um, decyzji w teście statystycznym, ewentualnie do zbudowania przedziału ufności. A więc muszę Wam powiedzieć tyle, że wartość krytyczna w rozkładzie h kwadrat nie jest trudna do znalezienia. Ale musimy znać dwa elementy: ile wynosi stopni swobody, wymagana szukana wartość oraz jaki jest poziom istotności w tym teście. E, na przykład, gdy mamy szukać przy stopniach swobody 15. A e, poziomie istotności 1% to można zacząć idąc od kolumny. Idziemy, e, znajdujemy kolumnę jednego, o wartości 1%, czyli 0,01 i idąc w dół przesuwam się. E, aż do wiersza podpisanego numerem 15. E, wtedy na przecięciu wiersza o numerze 15 i kolumny podpisanej 0,01 otrzymujemy wartość 30,578. Jest to wartość. E, krytyczna z rozkładu chi kwadrat przy zadanym poziomie stopni swobody równym 15 i wartości krytycznej w zadanym poziomie istotności 0,01. Jeżeli czasem nawet nie wiemy ile stopni swobody my musimy mieć w tych tablicach znalezione, to szukamy według statystyki Testu. Musimy zawsze pamiętać o takiej własności, że jeżeli statystyka ma na przykład 16 stopni swobody, to nasza krytyczna też musi mieć 16 stopni swobody, musi być dokładnie zgodność. Jeżeli nie wiemy przy jakim poziomie musimy znaleźć wartość krytyczną, ja wam powiem tyle patrzymy po całym zadaniu, czy gdzieś tam jest jakaś drobna wskazówka, jaki ma być ten poziom istotności, dla której kolumny musimy wybrać wartość. Jeżeli ona nie jest jednak znaleziona, to szukamy najczęściej przy 5%. To jest taki dla nas standard w podejmowaniu wartości, w podejmowaniu testów, w podejmowaniu decyzji w testach statystycznych, czy w budowie przedziałów ufności. To jest taki nasz złoty środek. Nie znam poziomu istotności, to przyjmuję takie szablonowe 5%. A więc zawsze pamiętajcie, szukam wiersza i takiej kolumny, gdzie na przecięciu będzie ta nasza wartość. Yy szukana, to będzie nasza wartość krytyczna. Jeżeli potrzebujecie powiedzmy, czy udostępnić ten film, czy skomentować, czy korzystać z wszystkich możliwych moich playlist, jak najbardziej zapraszam Was do tego. Jest to wiedza już, mam nadzieję, przydatna dla wszystkich studentów. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kontaktu.